Panie trenerze, przegrywacie dzisiaj mecz, chociaż tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że byliście dzisiaj lepszym zespołem na parkiecie. Tam jak pan pójdzie tymi schodami, tam gdzie jest szatnia sędziowska, niech pan zada pytanie sędziom. Jak pan oceni to spotkanie? Bardzo dobre, bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące. Twarde, zacięte, kwintesencja piłki ręcznej. I uważam, że kibice, którzy dzisiaj przyszli na hale w Puławach, nie mogą być zawiedzeni, bo to było dobre widowisko. Gra pan przez wiele lat w piłkę ręczną, ale czy to odgwizdanie gry, czy odgwizdanie tego momentu przez sędziów, że już jest gra na czas, było odpowiednie? Ja uważam, że nie. Oczywiście to jest moje zdanie na gorąco teraz po meczu, gdzie moi zawodnicy 60 minut grali jak równy z równym zespołem, który jest od nas lepszy, mocniejszy. Wszystko jest parokrotnie większe, tak? I zdarza się taka sytuacja. Ja muszę to oglądać na wideo, tak? Jeżeli oglądnę na wideo i zobaczę, że faktycznie moi zawodnicy przez 5 sekund, bo praktycznie po 5 sekundach pan sędzia sobie odwizdał czas, grali pasywnie i pokazał rękę, bo to jest największy problem, że ja nie widziałem ręki w górze, tak? Oni po prostu gwiznęli sobie stratę piłki. Dla mnie to jest oszustwo i tyle. Tak się czuję. Z pana doświadczeniem nie uważa pan, że zawodnicy mogli wyrzucić piłkę chociażby w stronę bramki Azotów i w ten sposób wygrać ten mecz? Takie były założenia, ale założenie było takie, jeżeli sędzia pokaże rękę, to kierujemy piłkę do Jacka. Jacek sobie tam jeździ jeden na jeden, bo jest bardzo dobry w te klocki i budujemy akcję zupełnie inaczej, ale sędzia tej ręki nie pokazał i tyle. Dziękuję.